dzisiejszych szkółkowieściach. Na początek łączymy się z parafią w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie jest ksiądz Marcin Radka Matejko. Księże, słyszałem, że ksiądz w wolnym czasie bardzo lubi biegać. Skąd ta pasja? Dzień dobry, Samuelu. Dzień dobry wszystkim dzieciom ze szkółkowieści. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z wami. Pytasz, jak to jest z tą pasją, skąd się wzięła? Powiem ci, że to dla mnie też zaskakujące. Gdyby popatrzeć na moje życie kilkanaście lat temu, z pewnością nikt nie uznałby mnie za osobę, która może przebiec więcej niż tam 50 metrów. I to przyszło trochę nagle. Pewnego dnia stwierdziłem, że trzeba coś w swoim życiu zmienić. I trzeba spróbować od siebie. Trzeba się zacząć więcej ruszać dla siebie, dla zdrowia, dla lepszego samopoczucia, ale też dlatego, żeby efektywniej używać czasu. Ta pasja przyszła dość niespodziewanie, ale faktycznie jest czymś, co w tej chwili ma dla mnie spore znaczenie. Bardzo lubię biegać i sprawia mi to w pewnych momentach wiele radości. Choć nie da się ukryć, że bardzo często jest dużym wyzwaniem. Nie zawsze łatwo jest motywować się do biegania. Jakie długie trasy ksiądz biega? Wiesz co, długość tras wcale nie jest w tym wszystkim najważniejsza. Kiedy zaczyna się biegać, tak naprawdę ważne jest to, żeby pokonywać kolejne metry. W bieganiu ważna jest systematyczność. Myślę, że tak jak we wszystkim w naszym życiu, kiedy ćwiczymy coś do szkoły, na lekcje, kiedy ćwiczymy różne rzeczy, wtedy zaczynamy być w tym coraz lepsi. Zaczynałem od bardzo, bardzo krótkich dystansów, przeplatanych chodzeniem, tak żeby w ogóle mój organizm przyzwyczaił do wysiłku. Teraz, kiedy wychodzę biegać, to staram się za każdym razem co najmniej kilkanaście kilometrów przebiec. Słyszałem kiedyś takie zdanie, że bieganie uczy pokory. Czy ksiądz się z tym zgadza? Wiesz co, myślę, że jest w tym wiele racji, że bieganie uczy pokory. Nie tylko bieganie, ale każda pasja uczy nas pokory, ponieważ widzimy, jak wiele nam brakuje do tego, aby osiągnąć jakiś zamierzony cel. Czy chcemy więcej, dalej, czy szybciej? Zawsze widzimy jakieś ograniczenia, więc ta pokora jest bardzo ważna, tym bardziej, że musimy dbać jednocześnie o swoje ciało, o organizm i pilnować, aby nie ulec kontuzji. Uczy pokory również hartuje nasze ciało i naszego ducha, ponieważ kiedy podejmujemy się takiego zadania, trzeba niejednokrotnie wyjść na zewnątrz, pobiegać, niezależnie czy wieje wiatr, pada deszcz, pada śnieg, jest brzydko, nieprzyjemnie, wtedy tym bardziej dużym wyzwaniem jest, aby wyjść na kolejny trening i zmagać się nie tylko z własnymi słabościami, ale także przezwyciężać nieprzyjemności pogodowe. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogłem być razem z Tobą, mogłem spotkać się z wszystkimi dziećmi ze szkółkowieści. Miejcie się dobrze, realizujcie swoje pasje i bądźcie tymi, którzy nie poddają się na co dzień. Dziękuję za tę rozmowę, zwłaszcza, że w dzisiejszym odcinku mówimy o pokorze. Zobaczmy, co na ten temat mówi Biblia. Dzisiaj wybierzemy się w szczególną podróż. Chcę zabrać Was do pewnej żydowskiej synagogi. Posłuchajcie. Wśród ludzi gromadzących się dookoła Jezusa było wielu faryzeuszy. To ludzie, którzy szczególnie lubią bywać w świątyni, którzy zawsze usiłowali odróżnić się od innych w przekonaniu, że są od nich lepsi. Trzymali się raczej z daleka, starając się nie rozmawiać za często z innymi ludźmi, ponieważ nie uważali ich za równych sobie. Wyróżniali się również strojem, gdyż przywiązywali dużą wagę do zewnętrznych form i ceremonii religijnych, skrupulatnie pilnując, żeby wszystko było zgodne z zasadami według
prawa Bożego, jak twierdzili. Lecz choć robili, co mogli, żeby pokazać, jak głęboko wierzą i jak skrupulatnie przestrzegają surowych praw, w rzeczywistości często byli samolubni i pogardzali innymi. Jeśli nawet zdarzali się wśród nich dobrzy ludzie, to oni również byli bardzo z siebie zadowoleni i żyli w przekonaniu, że niczego nie muszą zmieniać i że tacy, jacy są, podobają się dobremu Bogu. Lecz niestety było to dalekie, bardzo dalekie od prawdy, a oni byli bardzo daleko od Bożej łaski. Pewnego razu na widok grupki faryzeuszy, którzy przyszli posłuchać nauki Jezusa, opowiedział on wszystkim zgromadzonym przypowieść o faryzeuszu i celniku, czyli poborcy podatkowym. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Przyszli tam, żeby się modlić. Szanowany przez wszystkich faryzeusz, uczony w piśmie, ten, który uważał, że doskonale zna Boże Słowo, i pogardzany przez wszystkich ludzi celnik, a więc poborca podatkowy. Faryzeusz stał na samym przodu synagogi i modlił się takimi słowami: O Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, niegodziwcy, cudzołożnicy, albo o, jak ten poborca podatkowy. Poszczę 2 razy w tygodniu i płacę 10% od wszystkiego, co posiadam. Natomiast poborca podatkowy trzymał się z daleka. Stał na samym końcu świątyni i nie śmiał nawet wznieść oczu do góry. Wstydził się. Wstydził się przed Bogiem tego, że jest grzesznym człowiekiem. Bił się w pierś i modlił się: O Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Jak myślicie, czyja modlitwa bardziej spodobała się Panu Bogu? Oczywiście, Bóg odpowiedział na modlitwę poborcy podatkowego, a nie faryzeusza. A Jezus od razu wyjaśnił wszystkim ludziom, dlaczego tak było. Powiedział, że Pan Bóg zrobił to, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Natomiast ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Jak myślicie, jaką cenną cechę charakteru miał celnik? Macie rację. To pokora. Wszyscy wiedzieliście? Może ktoś z was nie wie, czym jest pokora? Oglądajcie dalej. Za chwilę wszystkiego się dowiecie. No dobrze. Wiemy już, że celnik był pokorny, a faryzeusz nie. Co to w takim razie jest ta pokora? Pokora to modlitwa, w której wywyższamy Boga, a nie siebie. Pokora to umiejętność zobaczenia potrzeb drugiego człowieka, a nie tylko jego własnych. Pokora to dziękowanie za każde jedzenie, które mamy. Pokora to skromność. Nie muszę mieć najmniejszych ubrań, żeby być lubianym przez innych. Pokora to umiejętność dzielenia się na przykład z zabawkami. No to już coś o tej pokorze wiemy, a teraz dowiemy się jeszcze więcej. Zapraszam was na dobre owoce. Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj Ewangelia według świętego Mateusza.
Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Dzieciaki, dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam, że czasem chcielibyśmy mieć wszystko, co najlepsze dla siebie. Chcielibyśmy być najważniejsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi, mieć zawsze pierwsi wszystko do powiedzenia, najbardziej słuchani i takie różne inne emocje, uczucia. Czasem nam się tak zdarza. I jaka jest na to rata? Pan Jezus mówi nam, kiedy chcesz być taki najważniejszy, to patrz na bliźniego. Popatrz na bliźniego i poszukaj, co możesz dla niego zrobić. Wy możecie na przykład posprzątać pokój za siostrę albo brata. Albo możecie na przykład pomóc rodzicom posprzątać mieszkanie. To są takie postawy, które uczą nas pokory. Kiedy chcemy być najważniejsi, to warto popatrzeć na drugiego człowieka i pomyśleć, jak ja mogę mu dzisiaj usłużyć. Usłużyć to znaczy pomóc, wesprzeć, po prostu być dla niego. I w ten sposób zapominamy o sobie. Pan Bóg uczy nasze serca pokory, abyśmy umieli lepiej kochać. Ja was zachęcam dzisiaj, żebyśmy pomyśleli, jak możemy dzisiaj usłużyć naszym bliźnim. Rodzicom, bratu, siostrze, koleżance, koledze. I napiszcie w komentarzu, komu i jak wy dzisiaj będziecie służyć. Na koniec jak zwykle warsztat cieśli Józefa, a w nim superaśne zające. Na dworze wiosna, niebawem Wielkanoc, więc dzisiaj w warsztacie cieśli Józefa chciałabym wam pokazać, jak zrobić takiego sympatycznego króliczka. Będziemy do tego potrzebować taki malutki kawałeczek drewna. Będziemy potrzebować też 3 paseczki papieru. To może być biały papier, szary albo kolorowy, jeżeli macie ochotę na kolorowego królika. Będziemy potrzebować kawałek wstążeczki, takie kreatywne kwiatki. Moje są papierowe, kupione w sklepie papierniczym, ale także w marketach można znaleźć, albo w kwiaciarniach takie kwiatuszki. Na pewno coś znajdziecie. Wycięłam też serduszko z papieru i do tego troszkę narzędzi. Młotek, 4 maleńkie gwóźdki. Ale jeśli boicie się obsługiwać młotek, możecie poprosić tatę, żeby pomógł wam przypiąć papier do drewna takerem. To jest taki specjalny zszywacz do drewna. Albo przykleić klejem do drewna, klejem wikolowym. Dobrze, no to zabierzmy się za robotę. Nasz wzór postawię tu. Biorę kawałeczek drewna i pierwszy paseczek. Ten pasek przykładam do 2 boków drewna. Z jednej strony sobie tutaj przytrzymuję, a z drugiej wbijam gwóźdki, 2 na każdą stronę. Wtedy nasz papier będzie się dobrze trzymał. Moje gwoździe są już wbite i pięknie już się trzyma głowa naszego królika. No to teraz musimy wykorzystać 2 kolejne paski, z których zrobimy uszy. Paseczki składamy równo na pół. Ja pomagam sobie takim patyczkiem, który nazywa się bigator, ale możecie spokojnie zrobić to też zwykłymi nożyczkami. I teraz końcóweczkę składamy po 1 cm, mniej więcej, nie musicie tego oczywiście mierzyć linijką. Ważne, żeby oba uszka były jednakowo zgięte, bo wtedy będą mieć równą długość. Moje paseczki papieru mają 4 cm szerokości, dlatego że taką szerokość miała moja deseczka. Ale wy
Zmierzcie najpierw szerokość deski, a potem dotknijcie wasze paski papieru właśnie na szerokość deski. Wtedy królik będzie wyglądał najlepiej. Jedno ucho mam zgięte, ale zobaczcie, jakieś płaskie w porównaniu z tym, które jest na moim wzorniku. Więc musimy je troszkę wygiąć. I teraz już ucho bardziej przypomina ucho zająca. To samo robimy z drugim. Nasze uszy już są, no to teraz trzeba je przymocować. Przymocujemy je za pomocą zwykłego biurowego zszywacza. Takim sposobem królik już jest gotowy, już ma swój kształt, ale jest taki troszkę smutny, prawda? Więc fajnie by było zrobić mu jakąś dekorację. Ja przypnę mu tutaj serduszko, tak jak w moim wzorze. I tutaj już, uwaga, nie robimy tego sami, koniecznie róbcie to pod kontrolą dorosłych. Dlatego, że teraz będziemy potrzebować klej na gorąco. Sam czubeczek serduszka smarujemy klejem. I póki jeszcze jest gorący, przykładamy tutaj. O! I serce już się trzyma. Teraz przykleimy królikowi dekoracyjne kwiatki. W tym króliku miałam na środku, więc tu dla odmiany zrobię z boczku. Pierwszy kwiatuszek. Kiedy mój królik ma już swój wianek, no to zrobimy mu jeszcze kokardkę. Tutaj mamy wstążeczkę. Związujemy tą wstążeczkę w kokardeczkę. Możecie poprosić mamę, na pewno będzie umiała taką kokardkę zrobić. O, i kokardkę również przykleimy sobie na klej na gorąco. Skoro po tej stronie mamy kwiatki, to kokardkę zrobimy po przeciwnej. Klej na gorąco schnie przez chwilę, więc trzeba chwilkę przytrzymać te wszystkie elementy. Zwłaszcza, że przyklejamy je nie do płaskiej powierzchni, a do takiego rantu. Ale za chwilę, kiedy klej ostygnie, będzie się świetnie trzymać. Proszę bardzo, nasz królik gotowy. Teraz mój pierwowzór ma już swojego towarzysza, a ja mam piękne, wiosenne i świąteczne dekoracje. Zachęcam was do tego, żebyście zrobili podobne. Możecie w komentarzu pod filmem wrzucić zdjęcia swoich królików, albo możecie posłać je do mnie na maila katarzyna.kowalska@cme.org.pl. Wtedy pokażę je chętnie w kolejnych szkółkowieściach. Zachęcam was do działania, do wspólnego spędzania czasu z rodzicami i życzę wam dobrych, kreatywnych prac. Cześć! O, to już chyba koniec. To muszę się z wami pożegnać. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!